Witajcie, to jest kanał Działkowiec TV, a tu możecie zobaczyć arbuzy, które w Polsce sobie rosną pod gołym niebem. Właśnie kolejny raz udało mi się dowieść tego, że uprawa arbuza w Polsce jest możliwa i nawet udaje się z powodzeniem. I dzisiaj będę zbierał część. W ten sposób sprawdzamy, że pukamy w owoc. Jeśli dźwięk będzie głuchy, to taki arbuz jest już najprawdopodobniej dojrzały. I taki dźwięk wskazuje, że ten owoc jest już raczej dojrzały. Więc możemy go zebrać. No, piękny urósł. Jeśli chodzi o takie świeże arbuzy, najlepiej jest je wykorzystać po prostu do zjedzenia na świeżo. Wtedy taki arbuz jest najlepszy i według mnie najlepiej tak go właśnie wykorzystać. Próbowałem w zeszłym roku robić sok, wyciskać sok z miąższu, ale to jednak nie jest najlepszy pomysł. Ten sok nie jest tak dobry jak miąższ. Nie wiem na czym to polega, dlaczego tak się dzieje, ale sok, pijąc sok, to już nie jest on tak bardzo smaczny jak miąższ. Jakbyśmy jedli miąższ takiego dojrzałego arbuza. Ewentualnie można by go pokroić w kostkę i zalać syropem i zrobić sobie taki kompot. Wiele osób zastanawia się też, czy warto by było zrobić, jeśli mamy dużo arbuzów, nastawić wino z arbuza. Ja takie wino tutaj mam właśnie. Mam butelkę. W zeszłym roku nastawione. Miałem dużo owoców arbuza. I tutaj był jeszcze dodatek jednego melona. I dzisiaj sprawdzimy, czy warto takie wino nastawić, czy nie. Jeśli chodzi o kolor, to jest bardzo ładny, ładnie wyklarowany. No tutaj pewnie trochę też ten melon dodał tego żółtego koloru. Tego melona było niedużo. Tu były dwa duże arbuzy, całe, i jeden mały taki, no taki średniej wielkości melon. I dało mi to łącznie 5 litrów soku. I tam jeszcze były chyba 3 cytryny. Jeśli chodzi o zapach, to pachnie właśnie tak, coś pomiędzy melonem a arbuzem, jednak nie czuć tej świeżości owoców. A jak smakuje? Trochę czuć tego melona i arbuza, ale bardzo słabo. To właściwie powstał jakiś zupełnie nowy smak, można powiedzieć. Tak, ten smak jest taki trochę gorzkawy, z delikatnie wyczuwalną jakby nutą jakiejś konfitury. Jakby jakaś konfitura z róży była tak delikatnie wyczuwalna. No ale ogólnie no takie średnie. Jeśli ktoś szuka nowych smaków, to jak najbardziej można nastawić, ale jak dla mnie to arbuz tylko na świeżo. Taki jest najlepszy. Nie ma sobie co zawracać głowy robieniem win. Lepiej wino zrobić z winogron czy nawet z malin. Teraz są maliny. Warto nastawić, bardzo dobre. No, a te arbuzy, ja już w tym roku nie będę nastawiał żadnego wina. Wszystko pójdzie do bezpośredniego spożycia. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam.